W dzisiejszym filmie zobaczycie najgorsze pranki na moim koledze. Na początku będę mógł dosłownie zabijać głosem, potem ukradnie Bedysiowi wszystkie jego pieniądze, a następnie będę go wkurzał niesamowitymi portalami. O mój Boże, śnił mi się widzowie jakiś koszmar, że przestałem z Dyziem nagrywać i co? Ej, co jest? Co jest? Ej, nie, stop. Okej. Ej, jak chyba właśnie krzyczę, to coś się tu dzieje i zaczyna się niszczyć. Nie, tylko nie to. Ej, widzowie, czy dobrze mi się zdaje, czy jak mówię głośniej, to się coś niszczy. Nie, to chyba prawda. Okej, w takim razie wyjdziemy sobie tutaj i może pozbędziemy się tych niedobrych psów z psiego patrolu. Marszal Egze wprowadził się do naszej wioski niedawno. Zobaczcie, tam stoi. Zobaczcie, to jest Marszal Egze. O, a kogo ja tutaj widzę? Chodź do mnie szybko. O nie, dobra, on do nas podchodzi. Dobra, Marszal. Stój. To będzie twój spektakularny koniec. Nie, oczywiście, ale mam tajną broń na ciebie i teraz zginiesz. Krzyczę na to ciebie. Bardzo zabolało. Tak, udało się, widzowie. Dobra, pozbyliśmy się tego brednego marszala. Jeszcze wpadłem, widzowie, na pomysł, że rozwali dom jego chatę. Właśnie zacznę krzyczeć. A rozwalę się dobie. Co? Ej, dobra, to działa. Widzowie, ale coś za mało się udało tu zniszczyć, więc krzyknę. Czy wy to widzicie? Jestem niesamowity jakiś, dobra. A co wy na to powiecie, jak podejdę do Dyzia i krzyknę mu prosto w twarz? Dobra, zobaczcie, Dyzio jest w swoim domku, więc wchodzimy. Halo, cześć Dyzio. Ej, czemu tak cicho mówisz, Nunu? To jest niepodobne do ciebie. Chodź, wyjdziemy na dwór. Au, nie krzycz, ja nie mogę krzyczeć. Jak to nie możesz, ty mały bambiczku? Ja mogę krzyczeć, gardło cię boli. Co ty robiłeś tej nocy? No dobra, to w takim razie niech ci będzie. Zacznę na ciebie krzyczeć! No co ty zrobiłeś? Prawie ogłuchłem przez ciebie. Zabiło mnie. Więc przygotuj się na kolejne. Ale mamy ubaw, widzowie. Jesteśmy niesamowici dzisiaj. No, skończ tym, masz już na mnie nie krzyczeć, bo zaraz rozsadzę twój dom. Nie, proszę. Mój głos powoduje dzisiaj to, że wszystko niszczę. No, chodź, idziemy po diamenty do kopalni. Uważaj, Dyzio, zaraz spadniesz, bo tam jest dziura. O nie, kurczę, krzyczałem za głośno i niestety mój przyjaciel umarł. Ale dobra, widzowie, na pewno się odrodzi, więc teraz mogę wam pokazać, jak właśnie niszczę tutaj wszystkie te jaskinie. Patrzcie, widzowie, tutaj właśnie będę kopał. Uwaga, 3, 2, 1, a krzyczaj! O Jezus Mary, co tu się dzieje? Ale patrzcie, widzowie, pokażę wam jeszcze silniejszą moc, jak właśnie wyryję tam dziurę. 3, 2, 1, krzyczę bardzo głośno! O mój Boże, co jest? Jestem taki potężny! Zobaczcie, widzowie, tu dosłownie wszystko zostało wysadzone. Widzowie, teraz pokażę wam, jak przekopać się przez bedroka, więc zobaczcie, będę krzyczał teraz. O kurczę, zobaczcie, jaka dziura. Tu jest dosłownie przestrzeń, to jest coś niesamowitego. Ostatni raz się wydrę w tej jaskini. O, dresie, wszystko niszczyć musi. O kurde, nie, dobra. Widzowie, już przestaję krzyczeć, bo zaraz zginę. No, musisz mi pomóc. O mój Boże, czy to jest świnka Peppa? No i o co chodzi? Tylko ja nie mogę za głośno mówić. No, słyszałam, że masz jakieś super moce, że jak głośno krzyczysz, to wszystko niszczysz. No tak, ale o co chodzi? Straszny psi patron Exe nas atakuje. Musisz mi pomóc. No dobra, w takim razie idziemy, widzowie. Chodź, Nuno, chodź. No dobra, a co się dzieje? Ojejku, witam serdecznie rodzinę świnek. Chodź, Nuno, musimy ci coś pokazać. Tu jest pewne miejsce, gdzie są złe psy i one nas w nocy gryzą. Musisz im pomóc. O kurczę, no dobra, już ich widzę. O nie, dobra, widzowie, w takim razie użyjemy najwyższej supermocy. Masz zginąć. Jest, dobra, udało się, teraz tego zielonego. I dobra, teraz Chase'a. A, giniesz w tym momencie. Jest, udało nam się. Dziękujemy, Nuno, jesteś super. O dobra, nie ma problemu. Ja zawsze właśnie, widzowie, bardzo lubiłem świnkę Pepe. Dobra, okej, odprowadzimy ich teraz właśnie do domu, żeby spokojnie tu doszli. Chodź, Nuno, chodź, z nami zjeść obiad. O kurczę, czy ja będę mógł z tobą zjeść? Dobra, o jaka pizza, super. Ale pyszne, kurczę, niesamowite, jakie to jest pyszne, jak ja kocham to jedzonko. Nie. No, coś ty zrobił. Nie, przepraszam, no ja naprawdę nie chciałem, nie, wszystko się niszczy, nie, przepraszam. Przestań krzyczeć. Ojejku, przepraszam cię, zniszczyłem was cały domek. No, ja cię nienawidzę, siostro. O nie, widzowie, już teraz nawet świnka Peppa mnie nie lubi. Dyzio ma farmę
owiec i właśnie je dokarmia. A co, jeżeli bym krzyknął przy nich? Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, moje kochane owieczki, macie tu mięsko i otworzę wam drzwi, żebyście mogli pobiegać sobie trochę po trawce. Ej, Dyzio, Dyzio! No proszę nie krzycz, zostaw moje owieczki i mnie! Ale ja bardzo chcę krzyczeć! Zrobiłeś? Przepraszam cię, Dyzio, naprawdę to było silniejsze ode mnie, przepraszam cię. Wszystkie moje owieczki ty, draniu, zniszczyłeś. Nie, proszę, no proszę, masz całą wełnę z nich, masz tutaj jedzonko, no naprawdę. Ale nie chciałem. Ale chciałem na spacer z nimi, a nie zbierać z nich mięsko. Dobra, no to jestem przez ciebie bardzo smutny, zaraz ci postrzelam po stopach. Nie, proszę, nie, tylko nie to. A czekajcie, zapomniałem widzowie, że ja go mogę zabić. O, krzyczę teraz na ciebie. I co mi zrobisz? O, nie ma go. Dobra, widzę. To jest taka przepotężna broń. Co my jeszcze możemy zrobić? Nie krzycz koło mojego domu. Słyszę cię znowu, Dudu, nawet jak szepta. Ej, a co jeżeli ja bym zniszczył twój dom? Nie, nic nie zniszczysz. Idź stąd. Ojejku, nie strzelaj do mnie. O nie, jak ty tak do mnie strzelasz, to ja wszystko ci zniszczę. Teraz krzyczę głośno. O nie, widzowie. Moja własna broń mnie zabiła, ale zobaczcie. No, zniszczyłeś mi cały dom. Co to za dziura? Musiałeś się tak tutaj wydrzeć. Nienawidzę cię, Dudu. Obrażam się do ciebie do końca świata. Ej, Dyzio, nie, no poczekaj chwilkę. Musimy troszkę Dyziowi to wynagrodzić, bo zniszczyliśmy mu niechcący cały domek. Ale okej, tutaj mamy stak diamentów, zamykamy to. Ej, Dyzio, chodź, co zobaczysz. Co, Dudu? Patrz, wykop tego dirta i tam będzie prezent dla ciebie. Dobra, już go wykopałem, ale prezent 34 diamenty, o mój Boże, jak się cieszę. No i co, Dyzio, nie gniewasz się już na mnie, przyjacielu? Nie, ale nie krzycz! No jak ładnie krzyczę, przecież się tak cieszę! O nie! O nie, co jest? O nie, Dyzio, spłoną w lawie, tylko nie to! No co ja teraz mogę zrobić, widzowie? Cały czas go będę zabijał! No, przyłaź tu do mnie, słyszysz mnie? O Boże, co to jest za wielki smoczur? Jak to możliwe? No, przez twoje zniszczenia zagiąłeś całą czasoprzestrzeń, porwałeś moje moce, bo tylko ja będzie mogłem to niszczyć. A ty, niszcząc całą mapę, spowodowałeś wiele nieszczęść. Chodź tu do mnie, muszę cię odczarować, inaczej cały minecraftowy świat rozsypie się na zawsze. O nie, dobra, widzowie, musimy przyjąć od tego smoka właśnie jakieś potiony. Bierz to i jedz to szybko. Ale jak to? Czy to mnie zabije? Nie, będziesz w końcu normalny. Dobra, smoku, dziękuję ci bardzo za pomoc, jak ja cię uwielbiam. Co się stało, widzowie? Czy ja właśnie poskromiłem smoka? Dobra, widzowie, to chyba przyszedł czas na zmianę tego świata, więc rzucam tymi piotionami i... Dobra, okej, widzowie, czekajcie, muszę sprawdzić, czy mi się udało. Dobra, poczekajcie. Krzyczę i co? Dobra, nie niszczy się, jest, widzowie, jestem normalny, będę mógł nagrywać filmy. Bo kurczę, widzowie, jaki tutaj jest dowalony domek, jakiegoś chyba bogacza. A co, Dyzio? A kto to jest? Wydupczaj z mojej posesji. Ej, no przecież to ja, no mój przyjaciel, no. Nunu, halo, co ty mnie nie poznajesz? Co? Nunu, to ty, hej. Tak dawno cię nie widziałem, odkąd stałem się bogaty, że aż cię nie poznałem. No właśnie, coś mi się tak wydaje, że te pieniądze to ci zmieniły na gorsze, człowieku. No ale dobra, w takim razie, o Jezu, jaki ty jesteś bogaty, co ty, w ogóle mogę tutaj wejść? Tak, możesz na chwilkę wejść. O, naprawdę, ty jesteś taki bogaty, przecież ty masz chyba z kilka milionów złotych. Tak, jestem milionerem. Ale wiesz co, pobrudzisz mi podłogę, biedaczku, możesz wyjść z mojego domu? No mogę, ale dlaczego ty jesteś taki niemiły dla mnie? Dobra, Nunu, możesz odejść, bo jesteś za biedny i moje podwórko traci na wartości. Czy naprawdę jesteś dla mnie taki niemiły? O, widzowie, ale on mnie denerwuje. Tak bym wreszcie, widzowie, chciał stać się bogaty albo chociaż trochę pieniędzy zarobić, bo to, co się dzieje, jest niefajne. O, co to jest? Co tu jest napisane? Wkurza cię twój bogaty przyjaciel? Bo oczywiście, że mnie denerwuje. Ej, poczekajcie, tam jest jakieś jeszcze zdjęcie, widzę tutaj, zobaczmy, co tu jest napisane. Ej, 8 zadań i zostań milionerem. Ło, ile tu jest pieniędzy, czy wy to widzicie, widzowie, jakie bogactwo tutaj jest. Dobra, okej, w takim razie chyba muszę zejść tam na dół. Uwaga, dobra, będziemy mieli 8 zadań, wtedy niby zostanę milionerem. Dobra, okej, zobaczmy, co tutaj jest napisane. Wyprowadź pieska na dwór. Ale jakiego pieska? Przecież ja nawet nie mam własnego domu, a co dopiero psa. No dobra, chyba chodzi o to, żeby wyprowadzić psa komu.
pomóc. W razie weźmiemy tą smycz. Tego co wiem, Dyzio, czyli mój przyjaciel, ma pieska. W takim razie podejdziemy sobie do niego i zapytamy się, czy możemy go wyprowadzić. Pok, pok, halo, Dyzio, otwórz. Co tam? Przyszedłem wyprowadzić twojego pieska, no otwórz mi. A znowu ty, no nie. No tak, tak, ale spokojnie, wiem, że mnie nie bardzo lubisz, ale o, piesek, idealnie, czy mogę ci go wyprowadzić? Nie, jeszcze mi go ukradnie. Nie, no naprawdę nie ukradnie, ja tylko go chcę wyjść na spacer z nim, no chodź piesku. Tylko nic nie mówcie Dyziowi, że właśnie zarabiamy w ten sposób, że na przykład mu wyprowadzimy pieska. Dobra, chodź piesku, mam nadzieję, że tutaj gdzieś załatwisz i zaraz ogarniemy tą sprawę. Okej, więc załatwię się, ja nie patrzę. Okej, dobra, chyba już się wypróżniłeś, chodź, chodź, zaprowadzę cię do Dyzia z powrotem. Dobra Dyzia, przyprowadziłem ci go z powrotem, bierz go, ja już go nie chcę, dobra, wychodzę, pa, pa. Dobra, no dzięki, ale idź już, to masz tu piesku trochę złotej karmy, zjedz sobie. Co, czy Dyzio karmi psa złotem i złotymi monetami? To jest dosłownie chore, okej, w takim razie idziemy. Patrzymy, czy dostaliśmy pierwszą złotówkę za wykonane zadanie. I zobaczcie, pojawiła tu się jakaś skrzyneczka. Jest jedna sztabka złota, co oznacza, że mamy już jeden złoty. Na razie ją tutaj sobie odłożę, okej, więc teraz zobaczcie, odblokował nam się kolejny level. Spal dom Katnapa, takie jest drugie zadanie. Co, Katnapa za 10 złotych? Dobra, także zobaczmy, co jest w środku. O Jezus Maria, ile lawy, okej, bierzemy to wszystko. Dobra widzowie, chyba znalazłem ten dom Katnapa, patrzcie. O nie, on tam się patrzy, o nie, chyba nas zauważy. Dobra, musimy w takim razie szybko podlać mu tą lawą. On będzie już do mnie wychodził, ale nie spodziewa się, że ja tutaj dosłownie wszystko spalę. Ty podpalasz mój dom, uciekaj stąd. Nie, 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 Katnapie, to nie tak jak myślisz w ogóle. Co ty gadasz, stary? To nie jest tak, jak ci się wydaje. W ogóle to nie jest tak. O nie, 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 Katnap, co ty robisz mi? Ty mały łaku, nie uciekniesz mi. Ale no co, co ci chodzi, stary? No takie zadanie dostałem, przepraszam. A ratuj się, kto może, Boże święty. O nie, on mnie cały czas goni. Strzela jakimś zielonym badziewiem. Uff, udało mi się uciec temu Katnapowi. Okej, zobaczymy w takim razie, co nas czeka. Okej, 10 sztabek złota. Idealnie, dobra, mamy już 11 złotych na koncie. Trzecie zadanie w takim razie jest posprzątaj kogoś dom za 100 złotych. O nie, czy ja będę musiał posprzątać dom Dyzia? Ech, no na to wygląda, dobra. Dzień dobry, Dyzio. Czemu ty masz tak rozwaloną chałupę? Ktoś mi to zniszczył, ale nie wiem kto. Aha, dobra, no na pewno nie byłem to ja, bo ja nawet nie jestem w ogóle złodziejem, ale dobra. Czy mogę ci to posprzątać? Tak, możesz mi posprzątać. I tak miałem właśnie wynajmować sprzątaczkę, więc ty posprzątaj, a ja idę połowić ryby. O, no dobra, myślę, że to będzie dobra robota dla mnie. I oczywiście widzowie, na zarobek. Dobra, w takim razie będziemy, zabieramy się tu za sprzątanie. To w ogóle co, jak Ekstone? To była jakaś krew, czy co? Okej, w takim razie tutaj musimy mu naprawić wszystkie szyby, bo naprawdę jakiś wandal narobił problemów. Okej, dobra. Jeszcze tutaj to wszystko z żelaza, let's go. No i oczywiście sufit też mu ktoś rozwalił. No i dobra, widzowie, wszystko gotowe, także my już się stąd ulotnimy, skoro Dyzio jeszcze nie przyszedł. No i dobra, w takim razie wykonaliśmy to zadanie. Jest, mamy już 100 złota, czyli 111 złotych zarobione. Okej, wchodzimy sobie dalej. Pomóż przyjacielowi w ataku szkieletu za 1000 złotych. Wow, stajemy się już coraz bogatsi. Okej, weźmiemy może te rzeczy. W takim razie bierzemy to i idziemy do Dyzia. Ratunku, atak szkieletu. O kurczę, Dyzio, już ci pomagam, przyjacielu, jestem tutaj. W ogóle ten wielki szkieletor mnie zaczął atakować. Ej, radzisz sobie, czy mam ci pomóc? Pomóż, bo zaraz się przekręcę. Przyjacielu, ratunku. O, dobra, Dyzio, czy już wszystkich udało nam się poskromić, a nie jeszcze ci zostali, gicie. Jeszcze tu musiałem poklepać go po kasku, ktoś do mnie strzela. No właśnie, tutaj jest jeden wkopany w ziemię. Dobra, udało się, w takim razie, okej, chyba zrobiłem dobry uczynek, że ci pomogłem, co? Tak, to było naprawdę miłe z twojej strony. Ale idź już sobie, bo cię pogonię te slagany. Dobra, 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 już, już idę. Jezu, ale ty jesteś dziwny. No i dobra, okej, wykonaliśmy to zadanie. W takim razie, o Jezu, 1000 złotych w jednej skrzyni, co tu się w ogóle dzieje? Okej, w takim razie mamy teraz tyle pieniędzy, ile wam się wyświetla na ekranie. Teraz mamy okradni wioskę wieśniaku za 10 tysięcy złotych. Ale będziemy bogaci, dobra, w takim razie okej, mam jedną tylko motykę. No i dobra, jesteśmy już w wiosce villagerów, okej, w takim razie musimy ich obrobić. Czemu tu są duchy, co jest? Chyba ktoś tutaj umarł, tak samo tutaj, a nie, co tu się dzieje? Czekajcie, co to są za płomienie, jakieś kurcze lasery? Ej, to brzmi w ogóle jak broń Dyzia. Co tu, chyba właśnie trwa jakiś napad, o nie. Dobra, może w
takim razie ja obrobię ich szybko. Co tu jest w ogóle? O Jezu, ile złota, co jest? Muszę to wszystko wziąć. Okej, wchodzimy sobie teraz do tego domu. Ej, co tu się dzieje? Dysio, Dysio, to ty? Nie, to nie ja, szachuję tą skrzynkę i uciekam. Ej, no jak to nie ty? No chwila, stój tu. Nic, panią, wiem, że rabujesz wioskę właśnie. Ej, no co jest, widzowie? On mi uciekł, widziałem na własne oczy, jak Dysio obrabowywał tą wioskę. No nie, to dlatego on jest taki bogaty i go pieniądze zmieniły. Już teraz poznaliśmy jego sekret. O nie, dobra, nie będę kradł tych wieśniaków. Sam się dorobię, odłożę im tutaj właśnie te ukradnięte rzeczy. Co to w ogóle było? Dysio musi spotkać solidna kara za to, co zrobił. No i dobra, w takim razie okradzenie wieśniaku mamy zrobione i zobaczcie, ile mamy golda. 10 tysięcy dostaliśmy w tym momencie, ale już jestem naprawdę nieźle bogaty. Okej, wchodzimy sobie tutaj. Umy komuś samochód za 100 tysięcy złotych? Ej, no dobra, to chyba będziemy musieli umyć Dysiowi jeszcze samochód. Ech, temu złodziejowi. No dobra, nie mamy wyjścia. W takim razie bierzemy gąbkę i bierzemy właśnie tą wodę. No idziemy do Dysia. O, Dysio, siema. Wiesz co, widziałem wczoraj, jak obrabiałeś wioskę. O, jaką wioskę? Musiałeś mnie z kimś pomylić. Wiesz co, no miałeś coś takiego dziwną, jakąś głowę miałeś, ale dobra, nie wiem, o co chodzi. W takim razie chciałbym ci dzisiaj umyć samochód. No dobra, w sumie mi się pobrudził, możesz go umyć. O, dobra, idealnie, okej. No dobra, w takim razie może zaczniemy sobie odtąd, wybudujemy i zaraz zalejemy ten samochód wodą. Dobra, let's go, ale będzie pływał. Co ty zrobiłeś? Zalałeś to zwykłą wodą, rozwalaj to szybko. Ale o co ci chodzi? Przecież zwykłą wodą się myje takie samochody. Nie, nie, to jest specjalne auto, zobacz, ją się myje taką wodą. Trzymaj, masz umyć tym. A co to jest za woda? Ej, ona jest jakoś chyba bardziej niebieska. No dobra, w takim razie niech ci będzie. W takim razie, poczekajcie, muszę, nie, nie, muszę tam wejść, poczekaj, muszę jakoś to rozlać. Okej, w takim razie rozlejemy tu, ej, faktycznie ta woda jest bardziej niebieska. Okej, zobacz, twój samochód tak się ładnie wykąpie. Tak, to woda z lodowca, dzięki za pomoc, już sobie poradzę. No dobra, w takim razie siema. I dobra, zobaczcie, widzowie, chyba dostaliśmy 100 tysięcy złotych. Jezus Maria, teraz to o sobie mogę dosłownie powiedzieć, że już jestem trochę bogaty. Ale nadal nie tak samo jak Dysio. Dobra, otworzyło nam się kolejne zadanie. Patrzcie, tam już jest ostatnie, jakaś tam jest jakaś komnata, dobra. Okradnij, a potem wysadź dom przyjaciela? O nie, muszę mu ukraść samochód, a potem wysadzić się go do, bo w cały w pożarach tutaj jest za 500 000 złotych. No dobra, okej, w takim razie zabieramy TNT razy 20, ale to widzowie walnie. No dobra, widzowie, w takim razie zaraz walniemy tym TNT. Mam nadzieję tylko, że Dysia nie ma w domu, okej? I nie ma go w domu, idealnie. W takim razie, okej, postawimy tutaj sobie to TNT. Dobra, odpalamy to TNT i uciekamy stąd szybko, widzowie. Ale wszystko tutaj walnęło, co jest? Jak możecie zauważyć, wszystko tu naprawdę wybuchło. W ogóle nie ma tego domku. W takim razie zabierzemy mu jeszcze ten samochód, żeby już totalnie go właśnie ograbić. Nawet nie wiem, gdzie go schować. Wjedziemy gdzieś tam do wody. O, na przykład tutaj. To jest idealne miejsce, okej. Wjedziemy do tej wody, żeby na pewno ten samochód się już zepsuł, tak na amen. I wracamy do naszej bazy. Więc dobra, uwaga, uwaga, wow. Cała ściana shulker boxów wypchanych po brzegi. Plus 500 tysięcy złotych. Ale jestem bogaty, tak się cieszę. A będę jeszcze bardziej. O mój Boże, za 1 000 000 złotych. Zostań budowniczym i odbuduj zniszczone domy? O kurczę, co? No dobra, widzowie, w takim razie zostanę tym budowniczym i pewnie dostaniemy się gdzieś tam. Zobaczcie, Jezus Maria, ale to jest bogactwo. A nie, ktoś zniszczył mi domek. Dysio, halo, co tu się stało? Ktoś wysadził mi cały domek, jak byłem na rybach. Wiesz co, o mój Boże, jak to możliwe? Czy to dosłownie straciłeś cały swój majątek? Tak, ktoś mi wszystko zniszczył. O kurczę, no współczuję ci, dobra. Ej, dobra, w takim razie, widzowie, musimy iść na bok i teraz zbudujemy mu dowaloną chatę. Więc Dysio, poczekaj tutaj sobie chwilę, zaraz do ciebie wrócę, okej? Okay? Dobra. Dobra, widzowie, zaczniemy tutaj sobie właśnie budować na tym polu wielkim, okej? Okay? Zaczniemy może od takich goldowych ścian. W takim razie napiszemy sobie walls, goldowe ściany. Okej, okay, mamy teraz wszystko superancko. Tutaj postawimy sobie jeszcze wrogę właśnie drewienko, żeby to wyglądało jakoś normalnie. Tutaj gdzieś zrobimy sobie wejście, okej. Okay. Aha, no jeszcze podłogę musimy podmienić. Dobra, załóżmy, że podłogę zrobimy sobie z diamentowych bloków. Dobra, to wygląda naprawdę, słuchajcie, epicko. Okej, okay, postawimy tutaj mu naprawdę takie dwa duże łoża, żeby miał gdzie spać. Okej, okay, tutaj postawimy sobie właśnie jakiś komputerek. Okej, okay, tu obok tak, tutaj gdzieś może jeszcze lampę. No i tu jeszcze troszeczkę dywaników, żeby to wszystko zapełnić, wiadomo. Teraz przydałby się jeszcze jakieś dorsy, więc załóżmy, że zrobimy sobie właśnie drzwi.
drzwi takie niebieskie, żeby wszystko okej fitowało. Aha, jeszcze nie ma dachu. Okej, więc teraz zaklejmy sobie jeszcze cały dach, dobra. Te diamondowe bloki, let's go. Ale to jest dosłownie taki sam bogaty domek, tylko jeszcze brakuje szyb. Więc postawimy sobie tutaj jakieś losowe szyby, dobra, coś w ten deseń. Ale nie ma tu w ogóle zieleni, więc postawimy tutaj jakieś dużo kwiatków, żeby naprawdę wyglądało to na coś bogatego. No i oczywiście Dyzio był naprawdę bogaty, więc troszkę mu zwrócimy. Może właśnie niefajny sposób zyskał to bogactwo, ale możemy tutaj postawić właśnie dużo goldowych rzeczy i troszeczkę jeszcze pieniążków. No i dobra, widzowie, wszystko jest w takim razie gotowe, więc idę po Dyzia. Ej, Dyzio, Dyzio, halo, gdzie ty poszedłeś? Chodź ze mną na chwilę. Zobacz, co tutaj wybudowałem. Co wybudowałeś? Ja szukam jakiegoś miejsca, żebym zrobił sobie chatkę, bo tamta już się nie nadaje. No właśnie, zobacz, co ci tutaj wybudowałem. Patrz, to twój nowy dom. O mój Boże, naprawdę, on jest super. No zobacz dosłownie, co tutaj jest. Mamy łóżko, komputer, no wszystko jest. Hajs twój ulubiony i tak dalej. Dzięki, Nunu. I przepraszam, że byłem dla ciebie taki niewiły. Jesteś naprawdę spoko. No, lepiej, żebyś niektórych rzeczy nie wiedział. Kto ci na przykład ten dom wysadził, ale mniejsza z tym. Ej, zobacz, Nunu, tu jest Filo. O kurczę, co? Ej, faktycznie jakiś taki podobny. Dobra, więc zobaczymy sobie, co dostałem za 1 000 000 zł. Wchodzimy sobie do tego pomieszczenia. O Jezu, jak tu jest bogato. Zobaczcie, diamenty, tutaj złoto. 1 000 000 zł, jestem milionerem. O mój Boże, muszę połapać jakieś rybki. I ten portal postawimy może tutaj gdzieś nad jego łóżkiem. Na przykład tu, okej? Okay? Teraz sobie wrócimy do naszej bazy. Dobra, i postawimy ten portal w tym miejscu. O, ale lag, dobra, jest wszystko. Widzimy, widzowie, zobaczcie to. Dosłownie tutaj jest jego komputer, a tutaj jest jego łóżko. Okej, okay, tak wszystko widać, jak tutaj sobie wejdę niżej, a teraz czekamy, aż on przyjdzie z powrotem. A mój Boże, jak ja złapałem sobie dorsza. Dobra, nasz przyjaciel Dyzio właśnie wrócił do mieszkania. O nie, żeby nas tylko nie widział. Okej, okay, może na F5 go zobaczymy, dobra. Dobra, właśnie tutaj sobie chodzi. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że nas nie będzie widział. I teraz może zrzucimy mu na początek trochę dirta, ale będzie w szoku. Dobra, cyk, cyk, patrzcie, to nam leci do niego, zobaczcie to. Co to za kupa na mojej podłodze? To spada soczysty dirciok. Co soczysty dirciok spada na jego podłogę? A patrzcie, może teraz wyrzucimy w ogóle. Dobra, teraz mu zrzucimy hantle na głowę. Patrzcie, hantel leci do niego, cyk. O mój Boże, jakby to mnie trzasło, to chyba bym skończył jak śliwka w kompocie. A mój Boże, patrzcie, on ma dosłownie teraz hantle. Dyzio może przypakować. Okej, okay, on się w ogóle nie spodziewa tego, ale teraz wyrzucimy mu coś, dzięki czemu się bardzo, bardzo ucieszy. Może wyrzucimy mu diamenty. Dobra, deszcz diamentów właśnie będzie spadał na Dyzia. Zobaczcie to. What the heck? Skąd się tutaj wzięły te diamenty? Bardzo się cieszę. To jest jakaś super chata. Ten dywan jest bardzo szczęśliwy. Dobra, więc teraz użyjemy łuku. Strzelimy w Dyzia, ale on dostanie szału. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, Dyzio jest właśnie tam, więc będziemy w niego strzelać. Cyk. O nie, nie trafiłem. Jest. Au, co to za głupi szkielet? Teraz to mu tak naciupię. O nie, dobra, mam nadzieję, że nie wyjdzie. Nie wyszedł, kurczę, z domu. Dobra, poczekajcie, okej, okay, musimy się tutaj schować. O nie, dobra, on tutaj idzie. Ojejku, dobra, mam nadzieję, że mnie nie widzi. Czekajcie, schowałem się tutaj za tym drzewkiem. Dobra, cyk. Dyzio się nie może domyśleć, że to ja. Nie ma tu żadnego szkieleta. To jest aż niemożliwe. Kurczę, dobra, idę do domu. Jest, dobra, nie skapnął się, widzowie. O mój Boże, prawie mi serce stanęło. Tak się zestresowałem. Dobra, okej, okay, w takim razie chowamy się tutaj znowu. I mam teraz ekstra pomysł. Wyjdziemy jako komandos do Dyzia. Dobra, on się w ogóle nie skapnie. Patrzcie, mam tutaj taką właśnie zbroję. Zobaczcie, jak ja episko wyglądam. W ogóle Dyzia się nie skapnie, że to my. Bierzemy sobie tą broń do łapy. Patrzcie, to jest taki boom, to jest taki shotgun. I teraz wejdziemy sobie do Dyzia w takim stroju. Dobra, okej, okay, idziemy. Zobaczymy, jak nas zareaguje. Będę wchodzić przez ten portal. Uwaga, uwaga. O mój Boże. O mój Boże, co to za komando? Patrzcie, jak Dyzio się nas boi. On w ogóle się nie spodziewa, że to my, bo tak naprawdę nas nie słyszy. A mój Boże, odejdź do komandosie, też mam blaster, mogę do ciebie naparzać z ognia. O, czym on w nas strzela? Ale ja się nie ulęknę. Zły Dyzio, idź stąd. Uciekaj z mojego domu. Dobra, rozwalimy mu łóżko, może teraz zareaguje, żeby stąd wyjść. O mój Boże, zepsułeś mi łóżko, ty perfidny złodzieju. Wynoś się stąd, poszedł. Ej, no co jest, w ogóle się go nie da bić, ta broń jakoś nie działa. Dobra, otworzymy mu drzwi i każemy
możemy stąd wyjść. O nie, ja stąd nie wyjdę, mam nadzieję, że otworzyłeś sobie te drzwi. Dobra, napiszę mu na tablicy, że jak stąd nie ucieknie, to wtedy go zabijemy, dobra. Dobra, jak stąd nie uciekniesz, to zginiesz, okej, mam nadzieję, że to przeczyta. Jak stąd nie uciekniesz, to zginiesz, o nie, to moja ostatnia szansa, muszę go pociąć. O nie, jego nie da się zabić, uciekam. A co jest, on chciał nas przedrillować. Jaki mam karabin w sobie, dobra, to jest naprawdę chore. Dobra, teraz go oskubiemy, dobra, tutaj nie ma diamentów, ale tutaj są, let's go, oskubiemy mojego przyjaciela, let's go. Dobra, wychodzimy stąd, niszczymy tą tabliczkę i idziemy. Ale ważne, to są moje łóżka, ciekawe, czy ten komandos już sobie poszedł. Okej, dobra, myślałem, że mnie widział przez sekundę, ale chyba jednak nie. Ale to bardzo dobrze się składa, że już jest noc, bo jak gdy się postawi te łóżka, to na chwilkę do niego pójdziemy i postawimy mu ten portal pod nim, centralnie. Dobra, czekajcie, ja tutaj widzę, co on robi. O Jezus, jak jestem śpiący, muszę rozłożyć sobie łóżka i się walnąć na spanie. U, dobra, już myślałem, że Dysio lewituje, ale jednak poszedł spać. Dobra, w takim razie podejdziemy sobie teraz do jego okna i sprawdzimy, czy aby na pewno on śpi. Dobra, na pewno śpi. Okej, w takim razie wystarczy, że wyważymy tutaj tą szybę u niego. Mam nadzieję, że tego nie słysza. Zły kurczak. O, co jest? On gada przez sen? Dobra, zapomniałem wam widzowie jeszcze inne rzeczy powiedzieć, że sprankujemy sobie teraz Dysia. Dobra, musimy tą wodę, która jest, zebrać tutaj całą. Okej, dobra. Teraz tego beczki sobie rozwalimy i zobaczcie, co mam. Mam fejkową wodę. Tutaj sobie ją rozlejemy i szybko uciekniemy, żeby na pewno mnie nie uderzyła. Jeszcze tutaj fejkowych wód troszeczkę mam. Dobra. I tak sprankujemy Dysia, że chłop to będzie w szoku, okej? Okay. A, dobra, muszę uciekać, bo zaraz mnie te wody rozwalą, dobra. I jeszcze tutaj taka jedna, okej, okay, idealnie. I zobaczcie, tam na górze postawiłem takiego klocka z drewna, dobra. I użyjemy sobie tego portalu fioletowego, znaczy fioletowego, przepraszam bardzo, pomarańczowego. I Dysio właśnie tutaj spadnie, dobra, idziemy teraz pod jego domek. On tu cały czas śpi, okej, okay, tutaj postawimy sobie ten portal, dobra. Cyk, dobra, jest, udało się, patrzcie to. A ten drugi znajduje się tam, okej. Okay. Teraz go wybudzimy. Ej, Dysio, Dysio, wstawaj, zobacz, co się stało. Co się dzieje? Co jest? Dobra, wpadłeś o pułapkę. Nie zginął, o mój Boże. Cześć, Dysio. Co ty zrobiłeś? No co, ja nic nie zrobiłem. O co ci chodzi? Rzuciłeś mnie z góry jakoś do tej wody. Nie, nieprawda, to nie tak. To wcale nie tak, jak myślisz. Ej, ja wskocz do tej wody. No zobacz, przecież ona jest bardzo fajna. Ale trująca woda. Ej, no nie krzycz tak, proszę, bo głuchę i zostaw mnie, a nie mnie strzela cały czas. Dobra, Dysio, ja na chwilkę idę do naszego domu. Dobra, widzowie, musimy podmienić ten portal, żeby cały czas on znajdował się tutaj właśnie, albo nawet tu. Okej, dobra, on już tutaj się znajduje, a my uciekamy. No jak to się stało, że ja spadłem z jakiejś góry do trującej wody? Ja tego nie wiem, naprawdę, ale wiesz co, muszę iść na polowanie, więc się zostawiam. A ty co tak dziwnie uciekasz? Chcesz dostać strzała? Nie, nie chcę, nie chcę. Może tą świnką się to zajmie, ja idę w las, pa, pa. On jest jakiś dziwny. Dobra, okej, okay, udało nam się pozbyć teraz Dysia, więc wracamy do naszej bazy za górką. Dobra, widzowie, zmieniłem się spektatora, bo słyszałem, jak Dysio krzyczał na mnie. Dosłownie on się bardzo na mnie wkurzył. Muszę wejść tutaj i go podglądać. O Jezus, tak mnie zdenerwował ten cienki bolek Nunu. Teraz to muszę go spakować. Biorę łóżko, te rzeczy i wyrzucam je na śmietnik. Co, Dysio mnie chce wyrzucić z domu? O nie, ciekawe, czy w ogóle mój komputerek zostawi. Zobaczcie, nawet zostawiłem włączony. Teraz wszystko wyrzucę do lawy. On jest ze mną, nie mieszka ten borowi. O nie, Dysio jest tak na nas wkurzony i wyrzucił mnie z domu. Patrzcie, on moje rzeczy tu wyrzuca. Co za okropny człowiek. No dlaczego on tak zrobił? Dobra, musimy się do niego przejść, bo skoro jest taki wkurzony, to trzeba to załagodzić. Dobrze, że pozbyłem się tego czerwonego diabła z mojego domu. Co? Dlaczego? On jest taki na nas zły. Czekajcie, dobra, wchodzimy do niego do domu. Halo, Dysio. Bądź z mojego domu, co ty tu robisz? Ja tu mieszkam. Ej, no dlaczego mnie z domu wyrzuciłeś? No Dysio, kurczę, nie ma moich rzeczy w ogóle. Dlaczego to zrobiłeś? O, jesteś niedobry i sprowadzasz na mnie same nieszczęścia. Tu już nie ma drzwi dla ciebie. Ha. O nie, no kurczę, Dysio wyrzucił nas z domu. Ale mu jeszcze damy popalić, ha, ha, ha. Dobra, no już na pewno nie ma, zakleję drzwi i idę do mojej tajniutkiej bazy. A co to za gitara? Nieważne, o mojej tajnej bazie nie wie nawet nic Nuno. O co, jaka tajna baza? O co chodzi? Kurczę, dobra, musimy go śledzić. Ja naprawdę nic nie wiedziałem o jego tajnej bazie. Nigdy o tym nie słyszałem. A mój Boże, to są moje drzwi do sejfu. Dobra, tam w tym sejfie, co? Jak on otwiera ten sejf? What the heck? O co chodzi? Dobra, musimy poczekać teraz, aż on tam wejdzie, czy tam zejdzie sobie na dół. Muszę sprawdzić, czy żaden łaczek mnie nie podgląda. Chyba nie, dobra, wchodzę. Dobra, on tam wszedł do środka. Ciekawe, czy będziemy mogli otworzyć ten
sensei. Kot to oczywiście 1, 1, 1. O nie, żartowałem. 7, 7, 7. O tak. Wow. O kurczę, dobra, spadł na dół. Dobra, możemy chyba do tego sejfu wejść. Widzowie, czy my możemy tu wejść? Tak jest. Jednym podciągnięciem, a to są drzwi na kot. Dobra, na razie tam wejść nie możemy wtedy, kiedy on. Więc tutaj damy sobie właśnie na górze ten portal. Cyk, dobra. A tą drugą część damy sobie gdzieś tu. Może na przykład w tym miejscu, dobra, będziemy wszystko widzieć idealnie. Tylko jeszcze zamkniemy drzwi, żeby się na pewno nie skapnął. O Jezus, muszę stąd iść, nikt mi nic nie zabrał, idę do domu. Dobra, widziałem Dyzia, jak wychodził właśnie sobie tędy i poszedł w tamtą stronę do swojego domku. To oznacza, że możemy tędy przejść. Ej, dobra, widzę, przejdziemy od razu tym portalem. Wow, jak się mnie przekręciło, dobra. Okej, Dyzio coś mówił, że 1, 1, 1. Co? Zły? A nie, przepraszam, 7, 7, 7. Dobra, jest, dobra, wchodzimy od razu. Wow, na slime bloka idealnie. Ej, wow, co to jest? Jak to jest możliwe, widzowie? Przecież to nie jest jego tajna baza. Co jest? No przecież miał być diamenty, a są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, może to jest celowe takie, a na samym końcu będą na przykład diamenty. Poczekajcie, może użyjemy tego portalu i teraz na przykład zrobimy pierwszy portal tutaj, a drugi zrobimy gdzieś tutaj. Dobra, stworzył się tutaj portal, jak widzicie, bo tutaj nigdzie indziej nie możemy, bo zahaczymy o te lasery. Dobra, wchodzimy sobie. O mój Boże, prawie dosknąłem tego lasera. Dobra, tworzymy. W takim razie będzie trzeba stworzyć kolejny portal. Dobra, myślę, że tutaj to jest idealne miejsce. Dobra, w takim razie musimy się tam przedostać. Pierwszy portal dajmy sobie tu, a drugi gdzieś mniej więcej tam. Patrzcie, sam się widzę, to ja. No, no, dobra, wchodzimy. Let's go, jesteśmy tutaj. No dobra, tutaj nie przeskoczymy raczej. Ale co jeśli damy sobie tylko ten portal tu i wskoczymy do niego sobie. Dobra, jest, jestem, udało się. Dobra, w takim razie przejdziemy tutaj i następny portal damy w tym miejscu. Wchodzimy sobie do niego, let's go. Dobra, udało się, teraz przechodzimy dalej. O nie, co to jest za parkour? Widzowie, przecież ja tam nigdy w życiu nie doskoczę. To jest coś niemożliwego. Ale na szczęście mamy te portale. Dobra, użyjemy sobie może teraz tutaj, a ten jeden tu. Dobra, wchodzimy i jesteśmy. Dobra, widzowie, nice. Teraz następnego użyjemy sobie tu, okej. I przechodzimy sobie przez niego. Dobra, jesteśmy, Boże, jaki Matrix. I cyk, kolejny, dobra. Teraz to chyba będzie ostatni. O nie, ale nie możemy tam w tej ścianie użyć, więc musimy właśnie tutaj gdzieś na górze strzelić. Okej, może strzelimy najpierw tutaj. Dobra, trzeba sprawdzić, dobra, czy my o nie, chyba trafimy w lawę. Musimy troszeczkę, troszeczkę dalej. Dobra, trzeba zobaczyć, o nie, źle. Dobra, a tutaj, dobra, chyba uda nam się wskoczyć. Okej, skaczemy, czekajcie, dobra. Wow, no nie, 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 o kurczę. O mój Boże, mam nadzieję, że się ugaszę. Uff, dobra, udało się. Serce już się regenerują, a my właśnie teraz musimy się jakoś dostać w tamtym kierunku. Dobra, i teraz zrobiliśmy portal pod nami. Dobra, wskakujemy do niego. Jestem, dobra, okej, teraz kolejna przeszkoda. No nie, co to za lasery w ogóle. Dobra, pierwszy portal mamy tutaj, więc następny, o nie, nie możemy sobie dać tam, ponieważ tam jest lawa, widzicie to, widzowie? Musimy teraz dać tutaj, dobra, przeskoczymy sobie gdzieś mniej więcej w to miejsce. Dobra, ten portal nam się już tutaj stworzył, więc przechodzimy przez niego, okej. Teraz będziemy chyba mogli sobie tylko tu przeskoczyć. Uwaga na lawę, uwaga, uwaga. Dobra, jest tajna baza Dyzia, nawet tam pisze idealnie. Dobra, w takim razie przejdziemy sobie przez tą wodę. Au, au, nie, to fake woda, tak myślałem, że tak może być. Więc spróbujemy sobie teraz tam strzelić portalem, dobra, let's go. A tutaj kolejny, uwaga, wchodzimy, dobra, let's go. Dobra, co jest, on ma tu basen, what? A tutaj ma, a tutaj nie ma nic. Tutaj w ogóle jest jakiś globus, o co chodzi? A tu chyba diamenty, ale jak w jakimś proszku. Dobra, jest, mamy jego diamenty, super ancko, bierzemy sobie wszystkie i uciekamy sobie już tędy na samą górę. Dobra, okej, teraz mu idziemy pokazać wszystkie te jego diamenty, ale będzie wkurzony maksymalnie. W takim razie teraz wybudowałem maszynę, która będzie cały czas tutaj miotać wręcz Dyziem. Zobaczcie to, przetestujemy na itemach. Najpierw użyjemy sobie pierwszego portalu, a tutaj drugiego. I zobaczcie, wrzucimy sobie te diamenciki i one będą cały czas tutaj spadać. Widzicie to? Ale fajne. Dobra, postawimy sobie teraz tutaj to szkło, żeby nie wiedział, o co chodzi, żeby w ogóle nie mógł stąd wyjść. Będzie cały czas spadał. Tylko najpierw musimy zabrać ten portal gdzieś, żeby się nie skapnął, bo musimy go tutaj zwabić. Na przykład tymi diamenciki
diamencikami. Wyrzucimy tutaj dużo diamentów, no Dyzia się na pewno skusi. Dobra, w takim razie podchodzimy teraz do domu Dyzia i zobaczcie, wszystkie diamenty przestawimy. Siema Dyzia, zobacz ile ma diamentów twoich. Jak to moich? Ja cię wysiedliłem z tego domu, nie chcę cię znać. No jak to nie chcesz mnie znać? Okradłem twoją tajną bazę, ha, ha, ha. Jak ty okradłeś moją tajną bazę? No normalnie, śledziłem cię i widziałem twoją tajną bazę. O mój Boże, ty złodzieju perfidny. Nie, chodź za mną, coś ci pokażę, bardzo coś fajnego, naprawdę ci się spodoba. Zobacz, tutaj mam przygotowane i patrz, tam masz diamenciki, widzisz je? Tak, dobra, to idę. Nie, nie, czekaj, zostaj tu na sekundkę, zobacz to. O mój Boże, jest mi naprawdę niedobrze, kołuje mi się w głowie, muszę się wydostać stąd mini drillarką. Haha, nie, o kurczę, wydostał się, no nie. A widzisz te portale, w ogóle to jest coś fajnego, nie? Tak, ale zniknął jak go hitnąłem, jak one działają? No chodź, pokażę ci te portale, bo to jest naprawdę bardzo gruby przelot. Patrz, wiesz kto cały czas stawiał ci jakieś dziwne rzeczy w domku? Nie, nie wiem, kto to mógł być. Patrz, pokażę ci ten portal, patrz. Rozwiesimy tutaj na przykład jeden portalek i pójdziemy na tą górkę, gdzie cały czas byłem. I patrz, tutaj na przykład sobie zbudujemy coś takiego. Ale co ty budujesz? Coś mi to śmierdzi. Nie, nie, spokojnie, Dyzio, to naprawdę nic takiego. I na przykład teraz postawimy sobie tutaj TNT i zobacz to. Zobacz, jak ci walnie ten domek. O mój Boże, jaki wybuch. Haha, widzisz to? Wyrzuciłeś mnie znowu i teraz masz nauczkę. Jesteś, no takim niedobruchem nie chcę cię znać. Nie, Dyzio, przepraszam cię bardzo. Odbudujemy twój domek, a w ogóle to masz tutaj te wszystkie diamenty. Zobacz, ile ich jest. O mój Boże, ile diaksu. Widzowie, coś się chyba zmieniło. Jestem jakiś dziwny. Wydaje mi się, że nie czuję się człowiekiem. Bo jestem takim pieskiem. Patrzcie na to. I zobaczcie, jestem pieskiem, a te wredne wilczury mnie chyba naprawdę nie lubią. I czekamy, aż ktoś wreszcie mnie zaadoptuje. Dobra, dzieciaki, jesteśmy na miejscu. Wreszcie będę mieć pieska, będę go karmić, będę go głaskał, a Filonie będzie go miał, bo będzie tylko mój. Nie, ty nie będziesz go głaskał, ja zabiorę go do siebie i już go nigdy nie zobaczę. O mój Boże, widzowie, słyszę jakąś rodzinę. Wreszcie ktoś przyjechał, może mnie przygarną. Muszę się naprawdę bardzo postarać. Wow, jakie tutaj są fajne pieski. O, wszystkie ładnie, ale ten skacze ładnie. Ja nie mogę, jakiś słodzie. O kurczę, zainteresowali się nami. Dobra, będziemy jeszcze tutaj skakać i może troszeczkę poszczekamy. Ale wysportowany, piękny, taki mój piękny słodziaczek. Mój, tylko mój, tylko mój. Dobra, dzieci, możecie sobie wybrać jakiegoś pieska. Nie wiem czemu, ale te wszystkie są bardzo dziwne. Więc ja biorę tego słodziaczka. Od razu skradł moje serce. O kurczę, dobra, widzowie, zainteresowali się nami. Mam nadzieję, że nas wezmą. Ja chyba też wezmę tego pieska, bo on jest taki ruchliwy. Będę się z nim tyle bawić. Filo, piątka, piątka, jesteśmy najlepsi. Braćmy, yeah. Dobra, no to idziemy do obsługi z tym pieskiem. Weźcie go sobie, no i idziemy za niego zapłacić i wracamy z nim do domu. Dzień dobry, chcielibyśmy kupić tego pieska. Ha, dobrze, to poproszę. Fakturka, dobra, to pan później podpisze. Już jest wasz. Dobra, piesku, wskakuj do nas. Dobra, zaprosi nas do samochodu. Okej, wchodzimy. Ła, jest z pary, jak ja dziwnie jadę. Ale jest, jedziemy z nimi do ich domu. Witaj w nowym domu, piesku. Zobacz, jak on fajnie wygląda. Dobra, dzieci, możecie wybrać, jak będzie się nazywał. Surson! To jest Surson. Dobrze, więc nasz piesek będzie nazywał się Surson. Zobacz, zobacz, piesku, tutaj będziesz spał. Taki piękne łóżeczko, będzie ze mną spał. Okej, dobra, przygarnęli nas do domku. A co jeśli na przykład podeptałbym im pościel? Ciekawe, czy się wkurzą. I zobaczcie to. O, wybrał moje łóżko. Ej, co ty robisz? Wypadł z tego łóżka. Ojejku, wybrał moje łóżko. Zły pies. O nie, ten Bolo to jest chyba tata. On jest naprawdę bardzo wkurzony. Dobra, co jeżeli będziemy teraz na żółte i poskaczemy? No nie, ej, co ty robisz? Ja też chodź z mojego łóżka, nie wolno deptać. Oj kurczę, jak oni się wkurzyli, widzieliście piękny to? Piękny piesek, piękny. A, uderzył mnie, o nie, będziemy teraz płakać, bo mnie uderzył. Niegrzeczny pies, niegrzeczny. Zostaw psa, spokojny, nic się nie stało. Dobra, ten najmniejszy członek rodziny, to jest chyba najmłodsze dziecko, ono nas bardzo lubi. Masz piesku, to są kości, masz sobie je zjeść. Nie, nie dawaj mu tych kości, on się nimi zadławi, jeszcze coś się stanie. Ale pieski lubią kości. No i mówiłem, co zrobiłeś? Mówiłem mu, żebyś nie dawał mu tych kości. Pieseczku, pieseczku, zobacz, co do ciebie przyniosłem. To nie jest niedobre kości, tylko zdrowe mięsko.
Co ty robisz, Ato? Oddaj pieskowi jedzenie. Jest, widzowie, dostaliśmy od nich właśnie mięsko, superancko. Dobra, dzieci, dzisiaj na kolację możemy usmażyć sobie kiełbaski nad ogniskiem, chodźcie. Kurczę, chyba piesek też się cieszy na tą myśl, że idziemy nad ognisko, ale będzie fajnie. Okej, widzowie, dobra, teraz skoczymy do tego ogniska, zobaczymy, jak się wkurzą. Hop! Nie, ugaście go! Dobra, było naprawdę blisko. Co ty robisz, zły pies? O nie, dobra, widzowie, oni nas ugasili. To są naprawdę bardzo dobrzy panowie. Niestety musimy ich wkurzyć jeszcze raz. Dobra, trzeba tego pieska umyć. Chodźcie na basen. Tak, uwielbiam basen. Okej, dobra, zabrali nas na basen, widzowie, więc teraz powkurzamy ich na tym basenie. Patrzcie, wejdziemy może tutaj na samą górę i zobaczmy, jak jego ojciec zareaguje. Piesku, co ty robisz? Ej, nie, piesku, złaś, coś ci się stanie. Ale się nas wkurzyli. Dobra, wejdą tutaj, a ja skoczę i... Nie skacz, nie skacz, proszę, nie. Skoczymy, let's go. Nie, piseczku, szybko wypływaj. Jest, dobra, udało nam się, okej. Teraz będziemy udawali, że się topie. Zobaczymy, jak właśnie zareaguje ich tata. Piesku, nie top się, do góry. Wypnij do góry, do góry. Proszę, do góry, do góry. O Jezus, tutaj łódkę. Piseczku, masz łódkę. O Jezus Maria, jak ja się topę, widzowie. Co się tu dzieje? Niedobry piesek, ty prawie się utopiłeś. Ale się wkurzyli na mnie, dobra. A tutaj jest jakaś motoróweczka. A co mi, widzowie, na to, żebyśmy do niej weszli teraz i popływali? Patrzcie na to, siu. Nie, piesku, nawet tu nie myśl. Wracaj tu. Ale się wkurzają na mnie, what the heck. O nie, ja zaraz cię złapię, pieseczku. O, dobra, o nie, zniszczyli nam. Wychodzimy stąd. Zniszczyli nam, co? Tylko nie to, dobra, wychodzimy stąd. O mój Boże, dobra. Zabieram was z tego basenu, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. A nie, tato, proszę, jeszcze 5 minut. Nie, jeszcze coś się stanie, ten pies zaraz się utopi. Wracamy teraz do domu, już. Ale co, tata się na nas wkurzył, dobra, wracamy do ich domu. Dobra, słuchajcie, dzieci, za domem znajduje się skrzynka z broniami. Pod żadnym pozorem nie możecie ich dotykać, rozumiecie? Tak, ja wiem, dobra. Ale powiedz to temu żółtemu, bo ja to wiem. Dobra, to chodźcie na górę, dzieciaki, coś wam pokażę. Wow, ale fajny brązowy prezent. Okej, w takim razie oni są na górze, zielony idzie teraz spać, także my wyjdziemy sobie tymi drzwiczkami, dobra? Jest tutaj jakaś skrzynka, faktycznie, widzowie, dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O Jezus Maria, ile broni. Ale mam też tutaj takiego drilla, patrzcie. O Jezu, przedrillowałem krowę, nie, tylko je to. O Jezu, odrobi mi, zobaczcie tego. Nie, to jest jakiś bardzo agresywny pies. Zły pies, Sursom, co ty robisz? O nie, przyłapali nas, widzowie. A co teraz zrobię? Mam nadzieję, że nie oddadzą mnie znowu do schroniska. Wykręcisz jeszcze jeden taki numer i oddam cię z powrotem do schroniska. Proszę, tato, nie. To jeszcze dobry piesek. No, na razie na to nie wygląda. O nie, chcą nas oddać do schroniska, tylko nie to. A jestem przecież normalnym pieskiem, tylko chcę się bawić. Dobra, idę sprawdzić, czy są moje bronie. Co? Nic nie ma? Mówiłem tym dzieciom, żeby nie zabierały moich broni. No a to musiał zabrać je do szkoły. No, przysięgam. Pokazać kolegom. O nie, widzowie, zaraz się chyba skaptam, że to ja wszystko zabrałem, tylko nie to. Dobra, przyznawać się, który zabrał moje bronie? To nie ja. To byłeś ty, to na 100% byłeś ty. Ja jestem jeszcze mały. A może to był ten niegrzeczny pies? Od razu ci nie ufałem. Oddawaj wszystkie moje bronie. O nie, kurczę, chyba nas odkrył. Musimy wszystkiemu bronie oddać, no dobra. Wiedziałem, że to był on. Od początku nie ufałem. Dobra, nie bierzcie już nigdy tych broni. Dobrze, tato, już nigdy nie będziemy ich brać. Tylko powiedz to Filowi jeszcze 2 razy. Powiedz to, a to jeszcze 4 miliony razy. Oboje macie ich nie dotykać. A ty, psie, za to wszystko idziesz do końca. O nie, tylko nie to. Jestem teraz bardzo smutnym pieskiem. Piesku, spokojnie. Uwolnij cię jakoś. Dobra, jest, okej. Przynajmniej jednego sojusznika mamy po swojej stronie. Dobra, już idziemy tutaj, bo ten ojciec jest naprawdę bardzo na nas wkurzony. Dobra, idziesz jeszcze raz do końca. Chodź za mną na górę. O nie, tylko nie do końca. Czekajcie, zacznę teraz skobleć. Może się nade mną zlituje. Nawet nie ma opcji, że mnie przekonasz emocjonalnie. Właź do tego końca. Raz, dwa. O nie, teraz idziemy do końca. O kurczę, zostaliśmy tu zamknięci. Nie, tato, nie zamykaj go. Nie, ten pies jest zły. Musi tu zostać. Nie jest zły, on chciał się bawić. Bawić się moimi broniami? Czy ty zwariowałeś? Zaraz ciebie zamknę w tym końcu. To możesz mnie zamknąć. Ja będę tutaj cały czas siedzieć z moim piesem. O nie, nie, nie. Ty z tym psem jeszcze mi stąd uciekniesz. Dobra, dzieci, idziemy na dół. A tego psa tu zostawiamy. O nie, zostawili mnie teraz samego. Piesku, uwolnij się.
Ale proszę cię, nic już nie rób. Wiesz, że bardzo cię lubię, mój tu pieszczoszku. Jest dobra. A nie, tak głupie psisko się by dostało. Uciekaj, uciekaj, piesku. Nie, on ucieka, łapcie go. Uciekam od tej złej rodziny, co tu się w ogóle dzieje? Wracaj tu, ty głupi psie. Szybko uciekaj, piesku. A masz rikami. Dobra, co tutaj w ogóle jest? O Jezus, Maria, jaki TNT. Dobra, idziemy to wysadzać, zobaczymy jak się na mnie wkurzą. Czekajcie, postawimy lawowe TNT, zobaczymy. Dobra, czy nie, spadł na tym, ten głupi pies wysadzi nas. Cześć, jak się lawa wylała, widzieliście to? Co to jest? Co to jest? Co ten pies robi? Co to jest? Ujdzie, to wróciło, nie! Teraz widzę, zostało mi jeszcze TNT razy 20. No po tym to już będzie naprawdę bardzo wkurzony ojciec. Dobra, okej, widzę ojca, wysadzamy TNT razy 20. Nie, co ten głupi pies robi? U nie, muszę uciekać. O Jezu, ja tu stałem. Co ty zrobiłeś, ty głupi psie? Nie, no teraz to już przegiąłeś. Wracasz do schroniska. U nie, dlaczego? Siadaj, ty głupi psie, wracasz do schroniska. Piesku, będę za to on tęsknił. Zawsze będziesz w moim serduszku. Siadaj, właśnie tam, o wracasz nie do tego schroniska. Tylko nie to, no nie, kurczę. Ale tato zastanów właśnie się, no ostatnią szansę. Nie, ten pies już przegiął. Ale ostatnią szansę, no zobacz jakie słodkie oczka robi. Słodki. Nigdy w życiu. Dobra, pakujcie się do auta, zostawiamy go tutaj i wracamy do domu. Zamiast tamtego psa to weźmiemy tego, ten jest znacznie dużo lepszy. Ja nie chcę innego, ja chcę tego. Siadaj do samochodu, wracamy do domu. O nie, widzowie, zostałem teraz tutaj sam, ale jest mi smutno. Wzięli zamiast mnie innego pieska. Aha, ukradłem wszystkich na serwerze, jestem teraz najbogatszy i nienawidzę biedaku. A ja widzowie zrobię wszystko, żeby temu głupiemu villagerowi wszystko zabrać, ponieważ jest naprawdę bardzo złym człowiekiem. Oj, Nunu, ty mały frajerku, zaraz ci coś pokażę. Co? Co ten villager takiego chce mi pokazać niby? Nunu, to jestem ja, ty mały kapciu. Co? Czy to jest mój przyjaciel Tyzio? Nie, jak to jest możliwe? Ty jesteś złodziejem, człowieku, jesteś złym człowiekiem. To są zwykłe wieśniaki, a ty nie wasz cię przekraczać tej linii, bo jak tylko tutaj wejdziesz, to cię roztrzaska. Ja ci tego nie odpuszczę, obrabuję ci ze wszystkiego. Idź stąd, ty mały gnojku, nie cierpię takich biedaków jak ty. Au, jejku, dobra. Przeskrobał sobie ten mój przyjaciel. Teraz, słuchajcie, pójdę sobie do pana wędkarza. Witam serdecznie tutaj. Ryby pan jakieś sprzedaje, tak? Tak, dokładnie. Sprzedaję tutaj ryby. Ale ja, proszę pana, poprosiłbym wędkę, bo naprawdę potrzebuję, bardzo potrzebuję. Potem panu wyjaśnię, o co chodzi. Jak dasz mi 10 dolarów, to się dogadamy. Ojejku, kurczę, ale ja nie mam żadnej kasy. Przynoś mi kasę i nie gadaj. Kurczę, ten villager chciał jakieś ode mnie pieniądze, ale zobaczcie, Dyzio wysypał troszeczkę tutaj pieniędzy. Jest tu 10 dolarów, więc mam nadzieję, że starczy, żebyśmy mu dali. Proszę bardzo. Jak masz już hajs, to wkładaj go do skrzyni. A, mam włożyć do skrzyni, dobrze, dobrze, okej. W takim razie chowam tutaj panu, zabieram tą wędeczkę. Dziękuję panu bardzo. Wynoś się już stąd i nie zawracaj mi głowy, chłopaczku. Ojejku, jaki pan niemiły. Dobra, dobra, już idę. Dobra, wróciłem już tutaj właśnie z wędeczką do ciebie. Co ty to wymyśliłeś z tą wędką? Poszedł stąd. Zaraz ci zabiorę to twoje przepiękne żelazo. Pyk i pyk. Okej, okay, o, jest, dobra, udało mi się. Ha, mam twoje żelazo. Zaraz cię dopadnę, uciekaj stąd, bo cię rozpruję. Nie, dobra, 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 już. Zaraz pokażę wam kolejny pomysł właśnie na ukradnięcie jego. Zobaczcie, mam tu taki kilo fajny. Chodź tu, zaraz ci zniszczę to całe kółko czerwone. Ej, co jest? Czemu ja ci nic nie mogę niszczyć tym kolem? Bo tego koła nie da się zniszczyć, mały biedaczku. Idź stąd szybko. Ej, no nie, no boże, dobra, zostawię ten głupi kilo. Bo widzowie, mam znacznie lepszy pomysł. Pójdziemy sobie teraz do sklepu z TNT. Witam serdecznie, panie villagerze. Witam, jak mogę ci pomóc? Okej, słuchaj, chciałbym kupić naprawdę dużo TNT, bo potrzebuję do wysadzenia tego. Co ci muszę zapłacić? Mały chłopcze, dawaj mi tu 100 dolarów na ławę. Co, ile ty chcesz? No ale naprawdę, ja tylko jedną sztabkę i pół wędki. No proszę, wytrejduj się ze mną. Szybko dawaj mi moje pieniądze. Oj, no panie villagerze, dobra, masz to i niestety muszę cię okraść, nara, papa. Wracaj tu ty, łajdaku. O kurczę, mam nadzieję, że ten villager nie będzie na mnie zły. Nunu, co ty robisz? Czemu spadzasz tu TNT? Tak wiesz, że to nie zadziała. Nawet połączę ci to redstone'em. Co, no jak ty to wysadziłeś? Przecież ja chciałem tu wysadzić. Zobacz, nawet kupiłem krzesiwo specjalnie, a ty mi jednym kliknięciem to żeś wywalił. No jak? Tak, ta baza jest bezpieczna na TNT. Nie dasz rady mnie pokonać takim czymś. Idź stąd, bo kończy się moja cierpliwość. Au, no nie, dobra, jo. Dobra, widzowie, skraftujemy sobie samolot i on się na pewno nie skapnie, że ja do niego wlecę. Ale widzowie, potrzebujemy na niego właśnie żelaza. W takim razie wchodzę do jaskini i będziemy musieli znaleźć naprawdę bardzo dużo żelaza.
Okej, dobra, mamy 29 żelaza. Teraz na pewno starczy już właśnie na bloki. Teraz będzie potrzebne nam jedno złoto. O, jest, dobra, idealnie. Zbierzemy sobie troszkę stone'a na tą jedną półpłytkę. A teraz wejdziemy sobie szybko do netheru właśnie, ponieważ potrzebujemy kwarcu. O tak, dobra, już widzę kwarc. Okej, wykopiemy sobie go troszeczkę, żeby na pewno starczyło. Udało mi się zebrać aż 17, więc szybko wracamy do normalnego świata. Teraz musimy sobie szybko wszystkie te rzeczy przepalić, dobra. Okej, widzowie, więc mamy już wszystko. Teraz tworzymy sobie samolot. Okej, pyk, pyk, dobra, okej. I mamy samolot. Okej, więc słuchajcie, stawiamy go sobie tutaj. Zobaczcie, jaki jest przepotężny. Okej, widzowie, wystartowałem moim samolotem. Dobra, musimy idealnie właśnie w środek tam wlecieć do niego. I mam nadzieję, że on zajmie się samolotem. Co ty robisz, mały gniotku, tym samolotem? Zaraz cię strącę. Nie, tylko nie to, człowieku. Dobra, uwaga, uwaga, podlecimy do niego, tak. Okej, dobra, pyk. Co ty robi ten samolot? Muszę go zniszczyć, a no chyba katapultował. Dobra, widzowie, w takim razie ja zbiorę sobie żelazo i jeszcze zabierzemy mu ten bloczek węgla. Ej, co ty tu robisz? Uciekaj mi stąd. A, dobra, dobra, już. Jest, widzowie, udało nam się zdobyć dwa bloczki. Teraz padłem na pomysł, że oślepimy dyziatak totalnie i włamiemy się właśnie do jego kółka. Witam serdecznie, panie villagerze. Cześć, młody. Czy mogę pożyczyć pana potkę jedną dosłownie, tylko proszę. Bierz śmiało, wariacie. Ojejku, jaki pan miły, dobra, dziękuję panu. Nie ma za co. Dobra, w takim razie rzucimy mu szybko potkę. Chodź tutaj, dyzio, podejść, mam dla ciebie diamenty. Dawaj, diaksy. Bum. A, nic nie widzę. Dobra, nic nie widzi ten gamoń. Okej, w takim razie ukradniemy mu tego redstone'ika. Teraz on jest totalnie oślepiony, ukradniemy mu właśnie. Dobra, tutaj właśnie złoto i jeszcze kwarc, okej. Dobra, widzę cię, wyjazd stąd, a ja mam mleko, mogę się go napić. O nie, dobra, odczarował się, kurczę. No dobra, ale przynajmniej ukradliśmy mu teraz aż 3 rzeczy. Zaraz zbankrutuję przez tego gnojka. Zostało mi już tylko kilka bloków, już ponad połowy nie ma. Zobaczcie, widzowie, trzymam tutaj właśnie taką skrzyneczkę i oszukamy dyzia, położymy ją właśnie tutaj w oceanie, a właściwie w tej rzece, i położymy mu tutaj jednego dirta. On tutaj przyjdzie, a my go obrabujemy z kilku rzeczy. Ej, dyzio, chcesz się dowiedzieć, gdzie jest twoje złoto? Gdzie jest moje złoto? Mów mi o tym już. Tam, w tamtej rzece odłożyłem. Idę po nie. A ty nie waż się tam wchodzić, bo moje lasery cię zabiją. Ja idę po skrzynkę. Oj, nie ma tu żadnych laserów. Co za głąb, widzicie to? Dobra, w takim razie wykupiemy ten żelazny bloczek. Dobra, emeraldowy szybko. I jeszcze może ten lapisowy, dobra. No, no, co ty robisz? Poszła mi stąd. Posio, sio. Dobra, dobra, już. Ale kurde, ty jesteś głupi. Co było w tej skrzynce? Nic nie było, dirt. Dirt, super. Mam już naprawdę bardzo dużo itemów, z których go okradliśmy. Jak ja nienawidzę tego knura, nie wytrzymam zaraz tym wszystkim. Chyba się na nim zemszczę. Teraz, widzowie, pójdziemy do tajemniczego golema i zażyczymy sobie właśnie od niego drilla. Może uda nam się coś wytradować. Patrzcie, panie golemy, witam serdecznie. Witać cię. Ja bym bardzo od pana chciał kupić drilla, tego właśnie wielkie wiertło. Ile pan za niego chcesz? Wiertło jest u mnie w cenie jednego bloku złota. Co? Aż właśnie blok złota? No niby go mam. Dobra, w takim razie wytradujemy. Masz, proszę. Proszę, chłopcze, trzymaj tutaj wiertarek. Wow, dał nam takiego wielkiego drilla. Patrzcie, jak to super działa. Zaraz ukradniemy tego głupiego dyzia za wszystkiego. Okej, mamy drilla. Wkupiemy się, czekajcie, może tutaj gdzieś pod ziemię, że musimy zejść troszeczkę niżej. Dobra, zaczniemy iść tędy. Ulu, gdzie ty jesteś? Ziemia mi się trzęsie. Haha, bardzo dobrze, ale nieważne, nie powiem ci teraz. Patrzcie, dyzio ma tu nawet bedroka. Musimy się przez to przekopać. Okej, wkopujemy mu się tutaj. Dobra, jeszcze troszeczkę do góry. Jest, dobra, jesteśmy. Okej, on nie wie, co się dzieje. A, ty trzęsie nie ziemi, ty chyba ten drill nunes. Muszę uciekać, a co jak mnie zaraz zetnie? Zobaczcie, widzowie, wszystko w tym czasie ukradniemy, kiedy ten durej panikuje. Patrzcie, jak on jest głupi, nawet się nie skaptał, że to ja. Uciekaj stąd, ty mały, poszła mi stąd. No dobra, dobra, już, sorry. A wiesz, co ci zabrałem? Diamenta, za to zapłacisz słono. Zostały mi tylko ostatnie 3 bloki. Nie opuszczę ich. No właśnie, właśnie zobaczyłem teraz diamencik, ci ukradłem. Dobra, czekaj, bo sprawę go zgubiłem. Udało nam się ukraść najbardziej pożądany przez dyzia bloczek. Zobaczcie, ale jeszcze zostały 3 blok z kasą. Właśnie tęczowe takie, one są chyba naprawdę bardzo dużo warte. Okej, widzowie, mam ostatni super pomysł. Zobaczcie, on jest taki głupiutki, że na pewno będzie się chciał wytradować za tego diamencika, za Gravity Gana. Ej, dyzio, dyzio, chodź tu na chwilkę. To chcesz, oddawać ten blok diamentu. No właśnie, chciałem się wytradować. Dam ci tego, właśnie ten blok diamentu, jak mi dasz Gravity Gana. To masz mi przynieść ziemniaki, bo zaraz umrę z głodu, rozumiesz? O, dobra, dobra, już, Jezu, o, idealnie tutaj mam ziemniaczki. Czy wystarczy ci tutaj 20 ziemniaków? Wystarczy.
Dajesz mi ziemniaki, ja ci grawy Tigana i ty mi diamenty. Tylko masz nie używać na mnie tej potężnej broni, bo ja wszystkich wieśniaków tym okradłem. Dobra, dobra, już ci za chwilkę oddaję. Daj tego Gravityganka. Trzymaj tego Gravityganka i dawaj diaksa. Dobra, i skamer! Haha, zostaje się skamowany. Nie, no dobra, nie, proszę cię. Musimy szybko jakoś odwrócić jego uwagę. Ej, Dyzio, wyrzucam tego diamenta tutaj. On jest już mój, biorę go. Ej, to marchewka, wracam do mojej bazy. Co ty zrobiłeś? Oj, chodź swoje, gagatko, zaraz się wyrzucimy. Ej, zostaw mnie, bo się denerwuję. Nigdy w pół. Dobra, widzę, że szybko kradniemy mu to. Dobra, udało nam się to wykopać, superancko. Jeszcze tutaj mamy tego golema, który chyba jest jakiś martwy. Dobra, szybko zabieramy mu jeszcze bloczek z kasą i jest, ten gnojek został obrabowany. O Jezus, boli mnie kręgosłup, co ty zrobiłeś? No właśnie, dostało ci się. Wyzywałeś ludzi biednych, to masz za swoje. A jeszcze raz cię tym Gravity Gunkiem złapię, chodź. Nie, bo cię przedrilluję. Nigdy w życiu, polecisz sobie. A ratunku.